witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj też mogę z Państwem tutaj być. Pani Iwonka prosiła, żeby przedstawić firmę w skrócie oczywiście, bo można by opowiadać godzinami o naszej firmie, a nie chciałbym zabierać cennego czasu dla po prostu przedstawienia Akademii Zdrowia, jakie pan doktor tutaj przedstawi za chwilę. I w takim jakimś takim sportowym skrócie przedstawię siebie i swoją firmę. Firma już ma też niemało lat. Nie jesteśmy starzy, ale i nie młodzi. Mamy 23 lata. 23 lata temu ja jeszcze jako starszy oczywiście już chłopak poznałem takiego młodego człowieka, tego w środku. To jest mój partner. Ponad 10 lat młodszy ode mnie, ale pełen fantazji, pełen jakichś takich idei. I on mnie tym zaraził, żeby stworzyć taką firmę właśnie, żeby robiła coś dla ludzi. W pierwszym momencie najprostsze było zewnętrzne, kosmetyki, żeby ludzie się dobrze czuli i tak dalej. Ale to było tylko jeden rok. W następnym roku postanowiliśmy, żeby zmienić to wszystko, żeby ludzie byli nie tylko piękni na zewnątrz, ale i od wewnątrz. To znaczy coś trzeba zrobić dla ich zdrowia. I tak powstała taka firma rodzinna w malutkiej miejscowości w Niemczech. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy już w 35 krajach. Mamy zadowolonych klientów. Tutaj jest taki przegląd, jak z roku na rok się rozwijaliśmy, prawda? W 94 roku w tych pomieszczeniach myśmy zaczynali na terenie Niemiec. Już w 2000 roku zaczęliśmy już po prostu być ekspansywni na rynkach światowych. Dzisiaj mamy już ponad 150 tysięcy zadowolonych klientów na czterech kontynentach. Jesteśmy wszędzie, w Azji, w Ameryce, wiadomo, w Europie. I główna siedziba naszej firmy z tej małej, tam takiej małej miejscowości przeniosła się do Luksemburga. Jesteśmy w znanej miejscowości, wszyscy na pewno znają tą miejscowość, nazywa się Schengen. Nasza siedziba jest w Schengen. Jest to też jak gdyby taki, można powiedzieć, coś fantastycznego, że Schengen kojarzy się z tą wolnością bez granic. I w tej miejscowości, niedaleko, tam gdzie została podpisana właśnie taka umowa o Schengen, w odległości 500 metrów, może nawet niecałych, 400 metrów od tego miejsca, tam jest taki pomnik, jest nasza siedziba po prostu firmy. Mamy oczywiście kwaterę główną, logistyczne centrum na Europę w Speyer. Mamy kwaterę główną w Azji, w Singapurze i w Stanach Zjednoczonych na kontynent amerykański, gdzie obsługujemy Stany Zjednoczone i Meksyk. Ale tych wszystkich takich naszych osiągnięć by nie było, gdyby nie fantastyczna grupa ludzi. Tutaj w skrócie pokazuję, jest to zespół naukowców, którzy pracują razem z nami już od 20 paru lat. Są to ludzie, fantaści też, młodzi ludzie, wykształceni każdy w swoim właśnie jakimś takim specyficznym kierunku, zaczynając od chemików, biochemików, kosmetologów, ludzi, którzy zajmują się sprawami prawnymi wprowadzania na rynek i na rynki tych naszych produktów. Bez tego zespołu na pewno by tak nie było tej takiej ekspansji na rynki. Jesteśmy przodującą firmą networkową w tej dziedzinie. Na 6 tysięcy firm, jakie są zarejestrowane na świecie, zajmujemy na dzień dzisiejszy 43 miejsce. Jest to bardzo znaczny taki wzrost. Ciekawie jest jedna taka rzecz, że wśród tych wszystkich firm, najlepszych, największych firm na świecie, to są firmy przeważnie, które mają swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy jedyną firmą w tym gronie 100 firm, które się liczą, jesteśmy firmą europejską i oczywiście firmą rodzinną. Dlaczego rodzinną? Jak myśmy tą firmę zakładali w 93 roku, to ustaliliśmy jedną rzecz, że firma nasza nigdy nie będzie firmą ukierunkowaną na zyski, za wszelką cenę. To ma być firma rodzinna dla nas i dla naszych dzieci. I kiedyś po mnie moje dzieci przejmą tą schedę, będą prowadzić tą firmę, a od mojego wspólnika, partnera, pana Rolfa Zorga, jego dzieci. Nie poszliśmy na giełdę, na akcje, żeby po prostu gdzieś dofinansować. Nie potrzebujemy tego. Budujemy powoli ten nasz kapitał znacząco i liczymy się po prostu bardzo. Mamy całą gamę produktów. Mamy dwie marki, które jesteśmy właścicielami dwóch marek. Jedna to jest marka produkty, suplementy Fitline i druga marka to są produkty kosmetyczne Beautyline.
wszystkie te nasze produkty, ja nie będę opowiadał o produktach, o tym będzie pan doktor mówił, jakie mają znaczenie i w jakiej technologii one są robione. Jest to najwyższa technologia, są to produkty z najwyższej półki, są to produkty premium. Nie są to produkty tanie, ale dlaczego nie są tanie, to też pan doktor wam na pewno przekaże o tym, bo to są produkty naturalne. O, to są Beautyline, nasze kosmetyki. I co najważniejsze, wyznacznikiem tego, że te produkty są dobre, świadczy o tym, że cały świat sportu, ten sportu tego oczywiście z najwyższej półki zawodowego, profesjonalnego sportu, korzysta z naszych produktów. A dlaczego korzysta? Bo są bezpieczne, bo działają, nie są dopingiem. Wszystkie nasze produkty, 100% naszej produkcji jest badana na doping przy laboratorium antydopingowym przy Niezależnym Komitecie Olimpijskim w Niemczech. 100% produkcji. Gwarantujemy, że żaden sportowiec przez 20 lat, jak sportowcy biorą, nie był podejrzany o stosowanie dopingu. Ja chcę po prostu sportowcy biorą. Oczywiście nie wszystkie wizerunki tych naszych sportowców, którzy te nasze produkty używają, możemy wykorzystać, bo są obłożeni różnymi kontraktami, umowami, które nie zezwalają na pokazanie tego wizerunku, a tych, co mamy, to po prostu państwu mogę część oczywiście tylko zaprezentować. W skrócie oczywiście takie. Widzicie państwo, Kamil Stoch, mistrz świata. Cała drużyna, kadra naszej. Drużyny dzisiejszych zawodów tytuł mistrza Polski drużynowego. A zawodników nagradzać będą pan prezes Henryk Kretek, partner Polskiego Związku Narciarskiego marka FitLife. Jesteśmy partnerem Polskiego Związku Narciarskiego już od 8 lat. Pan Marek Siderek i wiceprezes Śląskiego Beskidzkiego Związku Narciarskiego pan Piotr Kruczek. Proszę państwa, Mistrzostwa Polski Seniorów Drużynowego. To są z ubiegłego roku film, który po prostu był robiony na Mistrzostwach Polski. W tej chwili bardzo miła ceremonia dekoracji, a ja życzę i proszę państwa o wielkie, wielkie brawa. Polski Związek Badmintona, biorąc udział w olimpiadzie w Londynie, Legia Warszawa. Wszyscy znają, mistrzowie Polski. To są nasi partnerzy, którzy w naszych klienci. Mistrzowie świata lekarzy. Po raz pierwszy lekarze nasi zdobyli mistrzostwo świata w piłce nożnej. A z nimi współpracuję już też chyba 6 albo 7 sezonów. To jest ten właśnie puchar mistrzostw świata. Lekarzy, kardiologów. To są kardiolodzy. Państwo na pewno znacie tych z siatkówki plażowej, nasze gwiazdy, Fiałek i Prudel. Karolina Woźniacka chyba nie trzeba przedstawiać. Z Karoliną też pracuję już ponad 6 lat. Następna tenisistka, Katarzyna Kawa, notabene z waszego tutaj regionu, z Podkarpacia. Ona pochodzi z Krynicy. Chciała tutaj dzisiaj być razem z wami, ale niestety
musi brać udział w kwalifikacjach we Włoszech w tej chwili, w turnieju. Michał Dębek, jeden z talentów juniorskich. Tenisista. Teresa Michalikowa, Słowaczka, ona jest, wygrała turniej w ubiegłym roku w Australia Open juniorski, a tego roku była wicemistrzynią. Wicemistrzynią US Open juniorów. Katarzyna Kowalska też jest znana lekkoatletka, dziesięciokrotna mistrzyni Polski na dystansie 3000 metrów. W tej chwili maratonka, będzie brała udział znowu na olimpiadzie. W tej chwili się przygotowuje do Rio de Janeiro na olimpiadę. Chciałabym podziękować firmie Fitline za wspieranie mnie w odżywki. Do moich ulubionych produktów tej firmy należą Activize, które pobudza mnie przed każdym treningiem, ProShape, który wzmacnia moje mięśnie, a Restorate dba o to, abym szybko się zregenerowała i była gotowa do kolejnych zmagań na bieżni. Dziękuję bardzo. Jakub Malicki, karate, mistrz świata w karate. Sprzed 2 lat. Jest w ściślej kadrze. No, Dawid Matura, który tutaj go mamy, dzisiaj się zaprezentuje ze swoim motocyklem. Chłopak tutaj spod Tardowa, miejscowy można powiedzieć. Tomasz Kowal, strongman, też na pewno go znacie. Mistrz Europy, wicemistrz świata, mistrz Polski. Też dzisiaj miał tutaj być z nami, ale niestety wypadła mu sytuacja taka, że ślub ma za tydzień i ma obowiązki przygotowania się do swojego ślubu. Saomacha, mistrz Europy. W tej chwili będzie walczył o pas mistrza świata za 2 miesiące. Tomek Makumakowski, kickboxing. 8-krotny mistrz świata w kickboxingu. No, dałem mu fory tutaj. No, wtedy. Mało jest takich jak ty, utytułowanych jak właśnie Maku Makowski, a on jest tak zafascynowany naszymi produktami, powiedział sobie, nie wyobraża, żeby po prostu zdobywać w tym wieku, w którym on ma, tytuły mistrza świata. On, gdzie wychodzi na ringi, wygrywa wszystko. Jest to po prostu też wspaniała rzecz, że my z naszymi produktami po prostu jesteśmy w stanie wspierać takich sportowców. Jeżeli tacy sportowcy, mówię to tylko garstka, to nie są wszyscy, których my mamy, sportowców są zadowoleni z tych produktów, zadowoleni z tego, że te produkty zażywają, ich standard życia się poprawił, wydolność ich się zwiększyła, że są w stanie osiągać wyniki, jak na przykład Kasia Kowalska, ona już ma ponad 30 parę lat i jak z nią rozmawiałem parę lat temu, jak do mnie trafiła, to było chyba z 5 czy 6 lat temu, ona się już miała już zdecydować na zakończenie swojej kariery sportowej, ale dzięki właśnie wsparciu przez produkty, oczywiście poparte potężnym treningiem, bardzo takim ostrym, silnym treningiem, nadal po prostu jest w czołówce, polskiej to bezwzględnie, ale zalicza się do czołówki światowej w maratonach, gdzie w maratonach przeważnie czarnoskóre kobiety z Etiopii, prawda, z Kenii są nie do pokonania, a ona zaczyna z nimi rywalizować w maratonach. Dokonała teraz coś fantastycznego, po raz drugi się zrobiła kwalifikację na olimpiadę podczas biegu maratońskiego w Londynie. Była jako pierwsza po prostu biała kobieta, a zajęła w sumie chyba 6. miejsce w tym maratonie, zdobywając oczywiście kwalifikację do Rio de Janeiro. Takich zawodników, jak już powiedziałem, mamy dużo, dużo, dużo więcej, ale nie będę Państwa zanudzał, to widać. Tutaj są, że nasze te produkty wszystkie są innowacyjne, bezpieczne, jakościowo i maksymalnie skuteczne. Naprawdę przykładamy dużą wagę do tego, żeby te produkty były bezwzględnie czyste, żeby te produkty no, można było śmiało używać. Jeżeli sportowcy będą używać takiej klasy, to myślę, że Państwo też, jak zaczniecie używać, będziecie szczęśliwi z tego, że Wasz standard życia się na pewno też poprawi i zmieni.